Wydarzenie prelegentów MWI dla nielicznych z Was, którzy mogą to zrobić dzisiaj, mamy doktora Karla Morgane, który opowie nam o neuronauce i psychologii i o całej gamie rzeczy. Obecnie jest profesorem National University of New Haven. Skupia się na nauczaniu studiów bezpieczeństwa narodowego, wywiadu krajowego, międzynarodowego, analizy i przechwytywania zagadnień. Dr Morgan rozwija koncentrację na aspektach ludzkich, analizie wywiadowczej i operacjach psychologicznych, które są istotne dla społeczności wywiadowczej. Ma on dość solidne doświadczenie z wojskowymi prowadzącymi badania w szkole SEALS, pomagającymi w procesach selekcji, więcej kursów operacji specjalnych, etc. Więc bez dalszych ceregieli przekazuję go. Dziękuję. Właściwie to miło tu być. Byłem żołnierzem marynarki wojennej. To nie była armia, ale przez te wszystkie lata wykonałem więcej pracy dla armii niż kiedykolwiek dla marynarki wojennej. Więc to, o czym chciałbym wam dzisiaj trochę opowiedzieć, to coś, o co zostałem poproszony w 2010 i 2011 roku. Przygotowywałem się do odejścia z CIA, gdzie pracowałem przez wiele lat, a Rada Naukowa Wywiadu powiedziała, czy mógłbyś nam krótko na temat tego, co czeka nas w przyszłości. Odpowiedziałem, że nie wiem. Przewidywanie przyszłości jest naprawdę trudne. Powiedziałem więc mojemu ówczesnemu szefowi, że najlepsze, co mogę zrobić, to oszacować, co moim zdaniem wydarzy się w ciągu najbliższych 5 lat. W ciągu najbliższych 5 lat, biorąc pod uwagę pewne technologie, które były wówczas opracowywane. A to jest trochę rozszerzenie tego, co przedstawiłem SSG. I to było kilka informacji, których niektórzy ludzie nie znali. Myślę, że dobrze jest, aby ludzie byli świadomi tego, co się tam dzieje. Jedną z rzeczy, która ułatwia przewidywanie przyszłości, gdy patrzy się na biomedycynę, jest to, że laboratoria pracują dość systematycznie z jawnie określonymi celami. Jeśli więc się nad tym zastanowić, nauka nie jest tak naprawdę prowadzona w przypadkowy sposób. Wymaga czasu i przygotowań. Trzeba przetestować wiele hipotez, opracować techniki. Nie jest więc niczym nadzwyczajnym spojrzenie na laboratorium i stwierdzenie, dokąd zmierzają. I to prawdopodobnie 2 punkty achillesowe w projekcie, ale jeśli je pokonają, prawdopodobnie osiągną to, co chcą zrobić. Więc o to trochę chodzi. Zamierzałem przedstawić moje przemyślenia na temat umysłu, ciała i nie tylko krojenia genów. Praca doktora Ventnera, dna, szyfrowanie i coś o pamięci, że przeszłość nie jest tym, czym była kiedyś. Chciałbym, abyście przez chwilę zastanowili się nad tym, że jedną z rzeczy, które większość ludzi ma trudności ze zrozumieniem, jest to, że istnieje różnica między naszym umysłem a naszym ciałem. Twoje osobiste doświadczenie jest zwykle zintegrowanym systemem operacyjnym. Jednak od czasu, gdy byłeś mały, w wielu laboratoriach istniał plan, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc ludziom, których ciała nie działają w sposób, w jaki chcą, którzy mają wady neurologiczne. Czy mógłbyś rozpocząć pierwszy film? Tak więc, jako sposób na przezwyciężenie tego, ludzie eksperymentują od 5 lub 6 lat, lub już od 2008. Z tym, czy można zrobić interfejs robota mózgowego. Nie wiem, czy jest na to czas. Nie wiem, czy jest na to zapotrzebowanie. Przechodzimy z naszymi małpami przez to i próbujemy nauczyć się korzystać z tego robota. Używają więc sygnałów mózgowych, czyli sygnałów z ich kory ruchowej, które my wyciągamy z przewodów do naszego systemu, a nasze komputery następnie dekodują to, co małpa zamierza zrobić i napędzają punkt końcowy tego ramienia do przodu i do tyłu oraz w przestrzeni. Małpy mają kontrolę mózgu nad tym zrobotyzowanym ramieniem, aby przesunąć je do przodu i chwycić kawałek owocu. Następnie przenosimy go z powrotem do ust, aby się nakarmić. Choć może się to wydawać niewiarygodne, te małpy nauczyły się karmić same siebie za pomocą ramienia robota, które było bezpośrednio kontrolowane przez ich mózgi tak, jakby było po prostu ich częścią. Jest to eksperyment typu biofeedback, zamknięta pętla. Istnieje automatyczna, prawie automatyczna nauka, która się dzieje, gdzie komunikujemy się z nimi. Zasadniczo więc, kiedy jesteś mały, dorastasz i uczysz się, jak pracować swoimi przydatkami. Tworzysz dobre połączenia neuronów ruchowych i połączenia hamujące. I to, co udało im się zrobić w 2008 roku z naczelnym, to nauczyć go metodą prób i błędów, że może poruszać robotycznym ramieniem i karmić się. Nie zajęło zbyt wiele czasu, aby kwestia interfejsu neuronowego została rozwiązana. Gdy ludzie zorientowali się, że można wszczepić elektrody do tkanki mózgowej, a następnie pobrać sygnał biologiczny,
elektryczny i przekształcić go w sygnał elektryczny i wzmocnić go. W przypadku małp zajęło trochę czasu, aby dowiedzieć się, jak to zrobić. Na początku dano im mały joystick, więc to było jak granie w grę wideo. Dość szybko małpy, właściwie jest też szympans, który to zrobił, zorientowały się, że nie muszą używać małego joysticka i można po prostu o tym myśleć. Wtedy ramię zaczęło się poruszać, a małpa zaczęła eksperymentować i myśleć o tym, gdzie chce, aby ramię się poruszyło. Więc się uczyła. Mam nową rękę. Jak widać, to samo dotyczy ludzi. Zaledwie 4 lata później widzimy, że robi się to u ludzi. Z ludźmi, którzy mają uraz neurologiczny i nie mogą używać swoich kończyn. Nie wiem, czy to zadziała. Spróbuj najechać na ekran. Przeciągnij w dół. Doskonale. W porządku. Moje życie zmieniło się diametralnie od wypadku. W tej chwili nie ma nic, co mogłoby wyleczyć paraliż. Może poza cudem. Pierwszą rzeczą, jaką bym zrobił, gdybym odzyskał ręce, byłoby przytulenie mojej córki. Byłoby naprawdę miło nabrać coś na łyżkę i nakarmić się ponownie. To wykroczy poza rdzeń kręgowy, jeśli to zadziała. To będzie udar. To jest ogromne. To miliony ludzi. Można powiedzieć, że jestem prawie połamany od szyi w dół. Jedyną rzeczą, która mi pozostała nietknięta, jest mój mózg. Oczywiście jestem w stanie używać go bardzo dobrze. Jestem w stanie robić to i tamto bez utraty pamięci. Zdecydowałem się więc na eksperymentalną operację, aby zająć się jedyną rzeczą, którą wciąż mam. To, co próbujemy zrobić, to umieścić siatkę, która jest w stanie rejestrować sygnały z mózgu. Więc kiedy myślisz, chce się poruszyć, w mózgu pojawiają się impulsy elektryczne. Chcemy być w stanie rejestrować te impulsy elektryczne, a następnie dekodować. To CO oznaczają impulsy elektryczne i wykorzystywać je do sterowania, obiektem lub ramieniem. Ludzie od dawna myśleli, że będziemy w stanie podłączyć się do mózgu, ale dopiero od niedawna jesteśmy tego coraz bliżej. Na Uniwersytecie w Pittsburghu trwają wspaniałe prace prowadzone przez dżentelmena o nazwisku Andy Schwartz. Andy pokazał, że może zmusić małpę do kontrolowania zrobotyzowanego ramienia o niesamowitym stopniu swobody za pomocą myśli. Opracowaliśmy technologię, w której możemy wszczepić szereg elektrod, mikroelektrod w korze mózgowej małp i możemy rejestrować aktywność z wielu neuronów w mózgu. Jednocześnie. Z tego sygnału możemy wyodrębnić zamiar małpy, by poruszyć ramieniem. Teraz, gdy to mamy, możemy przechwycić ten sygnał i użyć go, zamiast poruszać własne ramię małpy, aby użyć go do poruszania protezą. Aby dostać się do ludzi, potrzebny jest duży zespół. Tak więc w zasadzie nieco odizolowaliśmy nasze laboratorium, pracując na małpach, udowadniając technologię, dokonując odkryć, walidując technologię, opracowując nowe sposoby robienia tego. I to, co udało nam się ostatnio zrobić, to przekazać wiele z tej wiedzy, którą zdobyliśmy do klinicznych kolegów. Przychodzili do laboratorium, uczyli się wielu z tego, co robimy, a następnie zabierali to z powrotem do kliniki i opracowali technologię odpowiednie dla ludzi. Wszczepiliśmy naszemu pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego, aby umieścić podtwardówkowe siatki elektrod na powierzchni mózgu, próbując użyć interfejsu urazu mózgu. Ostatecznym celem było kontrolowanie protez ramion. Na początku po prostu próbowaliśmy kontrolować kursor, mając nadzieję, że w ciągu 28 dni od wszczepienia będziemy w stanie przejść do potencjalnej kontroli nad ramieniem ciała. Dwa dni po operacji podłączyliśmy mnie i zaczęliśmy zasadniczo trenować mój mózg. Trenować komputer do mojego mózgu. Komputer nie zna sposobu, w jaki myślę, góra, dół, lewo, prawo. Zna tylko sygnały, które myślę. Przez pierwsze kilka dni to było po prostu, co w górę, co jest w dół. Sposób, w jaki to robię, polega na tym, że patrzę na kulkę u góry, a przez moje widzenie peryferyjne widzę kulkę, która się porusza. Skupiam się więc na celu i peryferyjnie, jeśli chcę iść w górę, to moimi mentalnymi oczami, czy jakkolwiek chcesz to nazwać, podnoszę, próbując sprawić, by piłka poszła w górę lub w dół. Skupiam się więc na celu.